To jest Mercedes AMG SLS z 2013 roku o mocy prawie 600 koni mechanicznych i tym samochodem dzisiaj będę jeździł. Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Znajdujemy się nad polskim pięknym bursztynowym Bałtykiem. Przyjechałem nim w to piękne miejsce, bo tu już nagrywałem Lamborghini Aventadora SV jakieś 2 lata temu i ten samochód jest godnym następcą Aventadora SV. Miał być z nami Michał, czyli właściciel tego auta, mój bardzo serdeczny znajomy, ale zostawiłem go w pracy, powiedziałem, że biorę kluczyki do tego samochodu i oto są. To jest swoją drogą pierwsza ciekawostka, którą chciałem Wam opowiedzieć. Zwykły, najzwyklejszy kluczyk do 10-letniego Mercedesa. Nie ma żadnego nawet znaczka AMG. Pierwsze, co byście pomyśleli o tym kluczyku, to zwykła C-klasa z 2005 roku. A tymczasem piękny, wolno ssący, ponad 6-litrowy samochód. Przy samochodzie tej rangi nie może zostać pominięta jedna kwestia. Posłuchajcie, jak brzmi. W tym momencie złapaliście 800 kolejnych wrogów na dzielnicy, gazując pod swoim domem do samochodu. Właściciel śmiesznie, bo posesję. Takie rzeczy robią bez udziału innych osób, sąsiadów na przykład. Podobał Wam się SLS? No. Jak już wspomniałem o silniku, to zacznijmy może od tego. Spróbujmy otworzyć maskę. Maska bardzo długa, tył auta bardzo krótki. To jest też charakterystyczne w SLS-ie. W zasadzie w każdym AMG GT charakterystyczne jest to, że ta maska jest po prostu taka, że można się na niej opalać. I jak to otworzyć, cholerstwo? Patrzcie. Pewnie tutaj jakoś dokładnie. Ale jest tak nagrzana, nie przekażę Wam na YouTube'a temperatury, jaką ma ta maska po 2 km od wyjazdu z garażu, ale bynajmniej nie jest rozgrzana przez temperaturę słońca, ponieważ była w garażu. A tak właśnie wygląda. Widzimy, że on jest bardzo blisko kokpitu wsunięty. To też wpływa na środek ciężkości i auto jest bardziej zbite, przez co teoretycznie powinno być sztywniejsze. Jak jest w praktyce? Nie wiem, kto tym autem na tor jeździ, ale są tacy, słyszałem, delikwenci. No i w dwóch krótkich słowach V8 6,3 litra, czyli prawdziwe AMG, takie jakie powinno być zawsze w tych samochodach, a niestety już to się skończyło dawno temu, bo nowe generacje wychodzą z nawet 2-litrowymi silnikami. Tak to wygląda i w tym aucie moc wolno ssącego, powtórzę, silnika bez żadnej turbiny, bez żadnego kompresora, prawie 600 koni, dokładnie 571 kucyków, to za mało powiedziane, potężnych rumaków, które napędzają ten samochód. I te 571 koni rozpędza samochód w niecałe 4 sekundy do setki, o czym za chwilę się przekonać. Tak wygląda bryła tego samochodu. Piękny roadster z bardzo długą maską. Tak wygląda cała maska w porównaniu do człowieka o wzroście 1,81 m. Myślę, że ta maska ma prawie 2 metry. A tak auto prezentuje się z tyłu, czyli krótki przód, oczywiście dwa miejsca, czyli jeden rząd siedzeń. Elektronicznie otwierana lotka. Spoiler, przy 120 zresztą sam się otworzy, ale można to zrobić wcześniej, używając przycisku, do którego za chwilę przejdziemy. A sam samochód w tej bryle nawiązuje, chociaż może nie w roadsterze, ale w coupe bardziej by nawiązywał, bo są dwie wersje. Nawiązuje do słynnego Mercedesa 300 SL Gullwing. Mewie skrzydła w dosłownym tłumaczeniu. Tamten samochód, czyli wersja coupe, tutaj, czyli w zaciskach drzwi, ma ładunki wybuchowe. Dlaczego? Żeby podczas dachowania można było wysadzić te drzwi, albo żeby podczas jakiegoś mocnego wypadku strażacy mogli wysadzić ładunkami wybuchowymi te drzwi, żeby szybko się wydostać. No bo ciężko otworzyć te drzwi podczas dachowania, jeżeli drzwi otwierają się razem z dachem. I na jeszcze większe wrażenie zasługuje całe nadwozie i podwozie z aluminium. Auto waży niecałe 2 tony, dokładnie 1600-1700 kg. Nie jest jakimś lekkim roadsterem i nie ma prawa być lekki, bo sam silnik jest dość spory. Ale znajdźcie mi samochód, który cały razem z podwoziem jest wykonany z aluminium w dzisiejszych czasach. No to jest niesamowite. Jak w tym miejscu jesteśmy, to chciałem Wam pokazać jedną bardzo mocną ciekawostkę, którą odbierając to auto z kluczykami na parkingu, po prostu stanąłem jak wryty. Zobaczcie, auto z przebiegiem 30 kilka tysięcy przebiegu. To jest tapicerka, która jest tak niezniszczona, że ja na bosaka mógłbym chodzić po tym, jakbym miał coś takiego w domu, a gdyby spadła mi kanapka masłem do dołu z czegoś takiego, to nie brzydziłbym się jeść. No zobaczcie, tutaj, no dobra, jest
brud. Teraz niestety tą ręką już nie za wiele dzisiaj zdziałam, porównując do czystej ręki oczywiście, ale to jest brud wynikający z naturalnej eksploatacji samochodu, ale sam fakt tego, jak to jest zrobione i zachowane przede wszystkim, onieśmiela mnie po prostu. Nigdy w życiu nie widziałem tapicerki w wewnętrznej części nadkola. To jest totalna abstrakcja. Ciekawostek jest sporo o tym aucie i są naprawdę mocne, ale żeby Was nie zanudzić nimi, to jedziemy teraz na przejażdżkę. Pokażemy Wam, jak śmiga ten samochód. I przy okazji usłyszmy, jak brzmi przy odpaleniu. Samochód jest totalnym cruiserem. Świetnie... Przepraszam? Można. Skąd w Gdyni tutaj jesteś? No, robię test tego samochodu. Podoba Ci się SLS? No. Tak? No. Dobry? Ulala. Chcesz ze mną się karnąć kilka metrów? Dasz się przyjechać? No jasne, że tak. Wsiadaj. Kurde. Skakuj. Robert, miło poznać. Jesteś z Gdańska, z Trójmiasta? Ja tak, z Trójmiasta. Ja w ogóle fanem jestem, no. O kurde. O kurde. Ulala. Ma moc. Raz się udało autem, które 400 koni ma przyjechać, ale takie jeszcze nie. Dzięki bardzo, miło poznać, siemka. Tu jest ok? Tak, tak, tak. Akurat mam blisko do siebie, więc... Wszystkiego co najlepsze. Dzięki. Ja subskrybuję. Subskrybuj, high five. No i to jest chyba jedyna wada tego auta. Nie mowa o paliwie, mowa o niskim zawieszeniu. W takich miejscach jak parkingi podziemne, to auto naprawdę ciężko, bez chrupnięcia podwozia przetoczyć. Ale ja mogę się czuć spokojny, bo jeżdżę czasami Viperem swoim i tam prześwit jest jeszcze mniejszy. Tutaj już jest trochę lepiej. A teraz... O, codzienność właścicieli superaut. No dobrze, stoimy. 2000 obrotów. O kurde. Pewnie zazdrościcie mi w tym momencie, ale ja zazdroszczę sam sobie. To było cudowne. 6 sekund, bo na więcej nie pozwalają mi możliwości tych dróg. Najlepsze 6 sekund w tym tygodniu. Zdecydowanie. Przepinają się te biegi niesamowicie. Na trybie Race czy Sport Plus to jest czas rzędu 100 milisekund. Dokładnie tyle trwa przepięcie biegu. To jest bardzo niewiele. Dobra, gdybym miał jednym słowem opisać ten samochód, to oczywiście fenomen, ale gdybym miał jednym zdaniem opisać Wam, co czułem podczas tego przejazdu, taki przerywnik. Ja Cię kręcę, przepraszam. Zachowuję się jak wieśniak z BMW 3.6, nie ujmując nikomu oczywiście. Zbliżone wrażenia do Lexusa LC500, czyli do takiego właśnie samochodu GT, takiej wozi dupy po przełęczach włoskich i francuskich, który jest piekielnie szybkim i zwinnym samochodem, ale jednocześnie wygodnym i nie pokazującym swojej mocy. Mercedes AMG SLS w Roadsterze to jest cudowny kompromis między zajebiście sportowym samochodem, bardzo komfortowym samochodem, ale również prestiżowym w perspektywie nie wizualnej, chociaż też jest przepiękny, ale przede wszystkim takiej perspektywy wśród fanów motoryzacji. SLS jest cenionym samochodem. To tak jak mieć Vipera czy Ferrari F40, wiecie, to są ikony. Na zdrówko, kochanie. I wydawać by się mogło, że dla tego dźwięku kupił ten samochód. Michał, mowa o właścicielu tego auta, mój bardzo serdeczny znajomy, który udostępnił mi to auto do nagrania. Mam nadzieję, że teraz nie obgryza paznokci i zaufał, że nic się nie stanie autku. Bo dostaliśmy ten samochód na wyłączność, żeby lepiej poczuć fenomen SLS-a. I ten fenomen SLS-a jest wyczuwalny już od pierwszych kilometrów. Przy spokojnej jeździe, tak jak teraz jedziemy 30 na godzinę, samochód bez dachu, cudownie. Wersja coupé jest oczywiście ikoną, bo ma te gull wingi, ale w praktyce posłuchać tego samochodu na pierwszym biegu, jak on strzela z wydechu. Tak sobie jedynka, dwójka poprzepinać po mieście. No to jest naprawdę dobra opcja dla fana dobrych brzmień. Jak ktoś jest audiofilem, no to samochód idealnie dla niego stworzony. No i trzeba też wspomnieć o cenie. Roadstery są rzeczywiście nieco tańsze niż coupé. I jest to w jakiś sposób uzasadnione, ale nadal to jest auto, którym jadę za 1 000 000 złotych, które ma 10 lat i auto tańsze już raczej nie będzie, ponieważ 10 lat temu został wypuszczony, w zasadzie miesiąc temu miał 10-lecie, Michał mi powiedział, bo auto jest z maja 2013 i
Kochanie, ja muszę to zrobić jeszcze raz. Nie no, samochód jest fenomenalny. ...6,2 litra, ale to nie jest auto do zapierdzielania, wiecie? To jest auto do delektowania się dźwiękiem tego pięknego wydechu. I to też mówi właśnie właściciel o tym aucie. 2 lata temu jechałem AMG SLS-em w Black Series. To było coupé, czyli z Gullwingami. Patrz się, sunę. Ojej! Ale powyżej jakiejś prędkości większej to nie jest już do końca przyjemne. Ja pierdziele, ten dźwięk jest niesamowity. Ale petarda, tak szybki wóz. Gdyby nie ten prędkościomierz, to ja bym nie pomyślał, że tyle jadę teraz, w tym momencie. Jest tak wygodny przy tym przyspieszaniu. Niesamowity wóz! Chory samochód! Jakie to jest szybkie! Telefon gdzieś mi wypadł. Powiem wam, że nie wiem, do czego wam porównać to auto. Jest tak wykwintny, to jest chyba najlepsze określenie tego auta, wykwintny wóz. Ponieważ to, jaką mocną dysponuje, to jaki ma mocny silnik, to jaki ma cudowny dźwięk wydechu, który się roznosi i rozbrzmiewa wszędzie za każdym razem, kiedy odpuścisz gaz przy 4000 obrotów, na każdym biegu. Czuję się jak taki nowobogacki milioner z Amalfi Coast. Jeśli nie stać mnie na 300 SL Gullwinga, to kupuję sobie SLS-a i czuję się dokładnie tak samo, jakbym jeździł SL-em 300. Fenomen, samochód fenomen. A przy okazji ciekawie wykończony we wnętrzu. Naprawdę bardzo dużo jakości dodaje mu, takiej wizualnej, to, że on jest biały w środku, jasny, no może nie biały, ale jest kremowy, kawowy w środku. No i muszę wam też niejako przyznać, że w tym momencie czuję się jako gość, który prowadzi w safety carze całą watachę bolidów Formuły 1, bo od 2010 roku SLS był safety carem w Formule 1 i często go widzieliście na różnych wyścigach i to jest właśnie ta baza. Baza w SLS-ie. Niesamowicie. Tych samochodów jest bardzo niewiele i SLS-ów w Polsce jest dosłownie kilka sztuk. Mam 3 właścicieli SLS-a wśród swoich znajomych w liście kontaktów, ale to tutaj do tego było mi najbliżej i bardzo się z tego powodu cieszę, bo bez dachu jeździć po Trójmieście w taką pogodę to jest najlepsze, co może być, naprawdę. Oficjalnie 317 na godzinę samochód może jeździć bez dachu, totalnie. Nie radzę i nie polecam, ale czego tu się spodziewać po samochodzie, który na swoim liczniku maksymalną prędkość, którą ma wypisaną, to 380 km na godzinę. Coś niebywałego. No i jesteście pewnie ciekawi, jak to jest z tym maksymalnym przyspieszeniem. Zobaczcie, jak to wyglądało. Przy okazji jestem ciekawy, jak szybko składa się dach w SLS-ie. 3, 2, 1, raz, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Szybszy ode mnie. Ale nie wiem. No dobrze. Jak siedzimy w środku, no to musicie też zobaczyć, jak wygląda kokpit z perspektywy pasażera czy kierowcy. Tutaj bardzo dużo aluminium. Wygląda to bardzo schludnie, ale tu interfejs raczej przestarzały. No, nie ma prawa, żeby było inaczej. Bardzo mi się podoba też ta surowa konstrukcja wlewu paliwa, aluminium, ale naprawdę ciekawie stylistycznie to zrobili. Niesamowity jest ten dźwięk. Naprawdę. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że na koniec materiału nic nie zaszkodziłem temu samochodzikowi pięknemu, gasząc go, ponieważ jest wolno z sądu. I na zakończenie tego filmu chciałem podziękować Michałowi, który udostępnił mi kluczyki. Dzięki stary, mam nadzieję, że za pół roku dasz mi swoje Bugatti do nagrania. Wszystkiego dobrego, subskrybujcie i do następnego. Cześć!